Dzień drugi! Zapraszamy do reklamy! Dzień dobry! Kto tu na mnie leży? Kto tu na mnie leży? Halo, proszę pana! A kto ci pozwolił? Kto ci pozwolił na łóżko? Co? Kto ci pozwolił? Ori? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry! Tak właśnie zaczynam dzień każdego poranka. Jakieś wielkie cielsko na mnie leży. Jakieś wielkie cielsko na mnie leży. Tak? Wielkie cielsko leży? No nie siedzę wcale przed panią. To najpierw musimy zjeść śniadanko. No wiem, tylko patrzeć jeden, dwa i cielsko. No, a dzisiaj jaki numerek jemy? Jeden. Tak jest. A ty, Ory, jaki numerek jesz? Oczywiście. Trzeba tak ułożyć kalendarz, żeby Ory go nie dopadł, bo w zeszłym roku pożar, nie? Nie. Chyba Roberta. Ory, chciałbyś kalendarz? Pewnie, żebyś chciał. To co? Lecimy się na kozieś najpierw? Tak. To idziemy. No i co my tam dzisiaj mamy? Nie jest źle, jest całkiem ładnie, przyzwoicie. Podjazd też nie zasypany, także luzik. Jakieś słoneczko się wydobywa, przepiękne niebieskie niebo. No dobra, dobra. To zaczynamy dzień. Może być, damy radę. Będzie dobrze. Nie wyjdzie. Dzień dobry, dzień dobry. Lili się pytała, jak się masz. Gdzie jesteś? Jestem, jestem. Jestem Ori. No i głodny jestem. Chodź, daj mi śniadanie. Ale jest pięknie. Przepięknie, bajkowo. Nie znoszę zimy. Ciężko mi się z nią oswoić. Jeszcze się chyba nie przyzwyczaiłam, no ale dobra, dzisiaj mamy 1 grudnia, więc mamy jeszcze czas. No ale spójrzcie, czyż nie jest przepięknie? Nie jest przepięknie? Tobie to wszędzie pięknie. No niebo jest po prostu bajkowe. Mega. Widoki mega, ale i tak nie jestem fanką zimy. Dobra, słuchajcie, ważna sprawa. Zaczynamy grudzień. Zaczynamy grudzień. I pierwsze nasuwające się pytanie, czy będą vlogmasy. Nie wiem, czy będą vlogmasy. Mam nadzieję, że vlogi będą się pojawiać częściej. Tak jak to widzimy przez ostatnie 2 dni. Ale wiecie, jak to jest. Przyjdą egzaminy, sesja, obowiązki. Także nie mogę obiecać, że na pewno codziennie będziemy się widywać. Cześć! No czyż nie jest przepięknie. Z całym moim nielubieniem zimy. No w sumie głównie wiąże się to z tym, że jest mi po prostu zimno, bo ja jestem naturalny, narodowy zmarzlak. Zawsze i wszędzie, jak to mówią, gówno nawet w puchu, nie? No. Ale powiem wam, że przechadzając się tak tutaj, zdecydowanie wolę podziwiać krajobraz zimowy. Nie, Ori? Łatwiej widać, co nabroisz, niż ten, co był listopadowy, taki przygnębiający, ciemny, pochmurny, taki melancholijny, chociaż melancholii trochę nie zaszkodzi. Dobre? Ale pani śniadanko zrobiła. Pychotka, no ale niebo wygląda cudownie. I właśnie przy śniegu zawsze niebo wygląda cudownie. A tamto osiedle w ogóle mega to wygląda. Tak, tak, tam też, też. Też tam gdzieś mieszkamy. Także spacerujemy i spacerujemy. I w sumie powiem wam szczerze, że cieszę się, że jest. Ej, ja tu jestem. Obsypałeś mnie śniegiem. Zbój jeden. Idę zobaczyć na naszą leśną górkę. Śnieżek chrupi. No to mamy 1 grudnia, taki typowo zimowy. Ciekawe, czy zima utrzyma się do świąt. Nie, żeby mi jakoś specjalnie na tym zależało, ale w sumie fajny klimat jest. Chrup, chrup, chrup. Trochę porannego ASMR-a nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Ach. No i co? I dużo lepiej, nie? Niż te paskudne
Nie skacz tu. Ja też już nie będę po tym chodzić. Bo tak jak mówiłam, tam jest głęboka przepaść. Ori! Bo się gwizdniesz. Złaś. Zejdź, bo spadniesz. Już nie chodzimy po tym. No, dobra. Pięknie. No nie mogę się napatrzeć. Naprawdę bardzo mi się podoba. No ale dobra. To zaczynamy tą środę. No dobra. Tak się przyglądam. Postanowiłam to uchwycić. Czy tu jest mgła? Widzicie taką mgłę? Tak jak w górach zawsze, jak byłam w Zakopce czy inne sprawy. Kto jest z gór, może mi podpowie. No góry parują, tak? Unosi się taka mgła. Ziemia cieplejsza i tak dalej. Te wszystkie inne geograficzne sprawy, czy biologiczne, czy geodezyjne, nieważne. I tak się właśnie zastanawiam, czy to mi się wizja rozmywa i czas do okulisty? Czy ja tam widzę mgłę? Czy to po prostu gdzieś śnieg między drzewami? No tak mnie to zastanawia. Idę tak od 15 minut i przyglądam się. Jestem coraz bliżej i wciąż widzę efekt mgły. Więc pytanie do Was. Co widzicie? Czy jest to mgła? Czy czas wybrać się na rutynowe, kontrolne badanie okulistyczne? Idzida, gdzie jest pani? Pani się znowu schowała. Ach, ta pani, tak? Ona to ma pomysły. Chowa się pieskowi biednemu, a piesek w strachu. Dobrze, dobrze, pilnuj się. Pilnuj się. Co? Byś chciał coś? Przekąseczkę, tak? Przekąseczkę. Znalazłeś panią? Dobrze, piesek. Tup, tup, tup. Dreptamy już do domu. Już odmarzają mi poszczególne członki, więc to znak, że czas już wracać. Przyznam, że obawiałam się bardzo tej pierwszej takiej styczności z zimą jako zmarzlach numer jeden na świecie, ale nie jest źle. Wiem, że będzie gorzej, ale powoli, powoli. Małymi kroczkami. Sorry, już czuć, tak? Że okres przedświąteczny się zbliża. Ojejku. Kocie, słyszałeś? Słyszałeś? Święta się zbliżają. Co byś chciał pod choinkę, co? Co byś chciał pod choinkę? Hmm? A ty? Tak, teraz jestem stałym bywalcem paczkomatu. No, dobrze. Całe szczęście, że można robić zakupy online. A my się zabieramy ze śniadanką. I tak jak wczoraj mówiłam, nie znoszę śniadań na słodko. I chyba ktoś podsłuchał i właśnie dostałam. Kurczę, przestali pisać na etykietach, nie wiem. Kocie, oddaj. Dzisiaj na śniadanie mamy kaszę maną z nutą kokosa, truskawkową konfiturą i winogronem. No, nie skaczę z radości z tego powodu, ale jestem tak głodna. Halo! Że jest mi już wszystko jedno. Także ja się zabieram za śniadankę. Przyszedł już pierwszy prezent z listu do Świętego Mikołaja dla Kaja. I jest to taka gra na Nintendo Switch. I to jest gra, słuchajcie, którą on ostatnio, jak byliśmy u znajomych, to właśnie tam ją zapoznał i był bardzo, bardzo zakochany w tej grze, ale mi ona również się podoba, ponieważ jest to gra, w której mamy tutaj taki gadżet, który nakładamy na nogę i taką kierownicę. I słuchajcie, jest to gra, która polega, że tam toczy się jakaś gra, są jakieś misje do wykonania, ale aby je wykonać, należy robić ćwiczenia. Czyli jakieś tam, no nie wiem, przysiady, deski, jakieś dziwne te. I powiem Wam szczerze, że koleżanka, u której właśnie Kai grał w tą grę, powiedziała, że nawet osoby, które chodzą na siłownię, czy które ćwiczą, mogą się nieźle przy tym napocić. Jest tutaj też dla zaawansowanych, także można, nie mogę się już doczekać, aż ją odpakujemy. I będziemy razem wszyscy ćwiczyć. Podobno jest to bardzo fajna zabawa dla dorosłych, dla dzieci, dla nastolatków, a przy tym nie jest to takie, wiecie, tępe granie przed telewizorem czy przed konsolą, a dużo, dużo ruchu. No przy tej grze nie da się w ogóle siedzieć. Także no jestem bardzo, bardzo ciekawa. Nie no, bez światła to nie pojedziemy. No. No, teraz możemy jakoś w ogóle porozmawiać. Właśnie zafarbowałam włosy tą farbą, którą Wam pokazywałam wczoraj. Mam nadzieję, że dofarbowałam się wszędzie, bo to różnie czasami bywa w pośpiechu i w biegu.
Tak, właśnie biorę się za obiad. Dzisiaj będę robiła pożarskie. Moje dzieciaki uwielbiają. Ja natomiast biorę się za drugie śniadanie jeszcze w międzyczasie. Tu będę gotować, tu będę spożywać drugie śniadanie. To jest jakiś... nie pamiętam, co to było. Pamiętacie? Co ja w ogóle mam? Krem z zielonych warzyw. No. Tak, właśnie. Jezu, jak mi jest zimno, więc trzeba troszeczkę się poruszać. Od czego by tu zacząć? Może od wyjęcia mięsa. Wiecie co? Jak tam wasze w ogóle pierwszogrudniowe kalendarze adwentowe? Czy wy macie kalendarz adwentowy? Bo przyznam szczerze, że ja się bardzo zastanawiałam nad kalendarzem adwentowym. No dzieciaki mają czekoladkowy oczywiście, nie mogło tego zabraknąć. Ja też z dzieciństwa bardzo miło wspominam właśnie te kalendarze czekoladkowe i odliczanie do świąt. Natomiast jeżeli chodzi o mnie konkretnie, to przyznam, że zastanawiałam się właśnie, czy do vlogmasów nie dodać takiego elementu, który jest dosyć popularny, ale w sumie, że jest popularny, to ja nawet na to nie patrzę, bo ja zawsze robię wszystko na odwrót i pod prąd. Ale stwierdziłam, że to jest taki fajny element właśnie otwieranie kalendarza. I powiem szczerze, że przejrzałam bardzo dużo przeróżnych kalendarzy. Nawet dostałam się na kanał takiej dziewczyny, takiej youtuberki, Glam Paula ona się chyba nazywa jakoś, tak? I ona pozamawiała całe mnóstwo dostępnych na rynku kalendarzy adwentowych i je otwierała. I muszę powiedzieć, że żaden kalendarz nie zachwycił mnie na tyle, żeby go zakupić. Mówię, dobra, no żaden nie jest na tyle ciekawy, żaden nie zrobił na mnie wow, ale fajnie by było mi, to jest taki fajny element, nie, do na czekanie, do odliczania do tych świąt, jak się ma kalendarz adwentowy. No i wypatrzyłam sobie kalendarz z Rituals. Stwierdziłam, że on jest taki w miarę w sumie najciekawszy z tych nieciekawych. Kalendarz ten kosztuje chyba 270 zł, mi się udało ogarnąć kod, że wychodziło mi 230 zł. Ale pojawił się problem, ponieważ był on wszędzie wykupiony. Jedyne miejsce, gdzie go mogłam znaleźć, bo można go było tylko kupić stacjonarnie, nie ma wysyłki, to była Bydgoszcz. Sam myślę, Nie jest wszystko stracone, nie jest tak źle, mam rodzinkę w Bydgoszczy, może ją zaangażuję, po prostu zakupię kalendarz i poproszę, żeby odebrali i mi go przesłali. No ale potem zaczęłam tak myśleć, mówię, kurczę, 240 zł plus wysyłka, ten kalendarz nie jest taki mały, więc wysyłka będzie pewnie też 30 zł, jak nie lepiej, nie wiem jakie są ceny wysyłek, tak tylko sobie strzelam. I tak, kurczę, tak naprawdę za to mogę kupić perfumy. Tam chyba za 270 jest teraz zniżka na te moje My Way. Mogę sobie kupić flakonik perfum zamiast kalendarza z małymi produktami, które w większości mogą mi się nie sprawdzić. W dodatku były tam w jakimś okienku była jakaś gąbka do mycia, w jakimś było jakieś mydełko i są to tak naprawdę fajnie jest przetestować produkty, których się nie zna, bo może coś wpadnie w oko i się spodoba. Ale z drugiej strony też jest cała masa produktów, które do niczego mi się nie przydadzą i będą stały i zalegały. I nie wiem, albo ja troszeczkę zmądrzałam i doroślałam, albo nie. Raczej bym się skłaniała do tego, że nie. Ale w tym roku u mnie kalendarza nie będzie. Dwa lata temu chyba, czy trzy lata temu miałam kalendarz z Sephory, to w ogóle było nieporozumienie. Widziałam, jak otwierała dziewczyna, właśnie ta Paula, kalendarze z Douglasa, gdzie tam były powciskane gumki do włosów, temperówki i w ogóle... I jakże miły i fajny jest to pomysł, tak chyba to jest dla mnie strata kasy. Są oczywiście jeszcze kalendarze ze świeczkami, ale to też świeczki wolę wybrać sama, takie, które mi się podobają. Czy są z herbatami, ale ja mam cały... Żeby nie być gołosłowna, cały wielki kosz herbat i to jeszcze właśnie takich smaków, które ja lubię, które mi odpowiadają. Także no musicie mi wybaczyć, ale w tym roku u mnie kalendarza nie uświadczycie.
No ale jestem ciekawa, jakie Wasze są odczucia na temat kalendarzy. Czy te kalendarze Wam się podobają? Czy macie jakieś fajne kalendarze? Czy zawsze jesteście zadowoleni, zadowolone ze swoich? Raczej to chyba kobietki się na tym skupiają. Czy jesteście zadowolone ze swoich kalendarzy, czy nie? Także ja się teraz biorę za opiadek. Muszę podsuszyć włosy. Użyłam właśnie dzisiaj tego szamponu, który Wam pokazywałam wczoraj. Bardzo fajnie się nim myło, super pienił, ładnie pachniał. I włosy przy spłukiwaniu były właśnie już takie gładkie, co przy mojej wysokiej porowatości to jest fajne, bo inaczej to mam siano. Nałożyłam też właśnie tą odżywkę bananową. Dzisiaj po komentarzach pod vlogiem widziałam, że jednej z Was również się ona sprawdza i jest z niej mega zadowolona, także nie mogę doczekać się na efekty. Mam nadzieję, że będą fajne. No a teraz co? Teraz za obiad! Jak to się mówi, kreatywność to połowa sukcesu. Właściwie to nie wiem, czy tak się mówi, ale ja tak właśnie mówię, w sensie teraz. I słuchajcie, tak sobie myślałam o tych kalendarzach adwentowych i wiecie, co sobie wymyśliłam? Wzięłam, wydrukowałam sobie z internetu, mam tu 13 stron pozytywnych cytatów na co dzień, pozytywnych myśli, pozytywnych cytatów. Właściwie nie wiem, tak naprawdę nie wiem, co tam właściwie jest i co mnie może czekać. Mam nożyczki, mam gumki recepturki, nawet igłę mam, nie wiem, jakim cudem ona się tu przyplątała, pewnie w gumkach była. I mam taką tą choinkę z Lidla. Wieczko zostało w kuchni. I mam zamiar pociąć sobie te cytaty na takie mniejsze, powiązać je gumeczkami, wrzucić tutaj do tego słoiczka, wazonu czy czegokolwiek i po prostu co rano będziemy sobie wyciągać jakąś pozytywną myśl, pozytywny cytat. Będziemy ją rozpatrywać, rozdrabniać, komentować, cieszyć się i nastawiać się pozytywnie na każdy nadchodzący dzień. Jest ich na pewno więcej niż 24, więc po vlogmasach na pewno, jeżeli będą fajne, będziemy to ciągnąć. No i zobaczcie, tak naprawdę niewielkim kosztem będę miała taki swój własny okres odliczenia do świąt, swój własny taki kalendarz adwentowy, a myślę, że znacznie przyjemniejszy niż jakieś próbki czy kosmetyki, które używałabym albo nie używałabym. Także biorę się do działania, chociaż nie, albo tak, albo no w sumie mam 15 minut do wyjścia po Kaja. Potem muszę jeszcze szybciutko skoczyć do Biedry po mleko. Ja nie wiem, u nas po prostu nawet jakby krowa w ogrodzie stała, to przypuszczam, żeby nie dała rady. Po prostu u mnie schodzi ze dwie butelki mleka dziennie, bo to Robert pije mleko. On po prostu pije mleko. Mały pije też, ale mniej, ale głównie płatki. Ja piję dużo do kawy tego mleka. Kupujemy mleko bez laktozy, chociaż tak naprawdę żadne z nas nie ma żadnego stwierdzenia uczulenia laktozowego, ale przy takiej ilości mleka, a wiem, że mleka nie powinno się spożywać w dużej ilości, ze względu właśnie na tą laktozę i że dorosły organizm już nie trawi tego mleka i takie inne, wiecie, różne rzeczy. Także my kupujemy to bezlaktozowe, ale po prostu u mnie ono schodzi jak woda. Nawet nie wiem, czy woda tak schodzi. A propos wody... Oświadczam, że wykończyłam dzisiaj butelkę wody, co w moim przypadku jest wow, no, bo ja strasznie mało piję, praktycznie w ogóle nie piję, ale zaraz Wam coś powiem, tylko jeszcze nie mówię, że wiecie co, te włosy są takie mega przyjemne, mega mięciutkie, mega milusie, jeszcze do końca mi nie wyschły, chociaż już tutaj widzę, że są wyschnięte. Bardzo ładnie pachną, także jestem na chwilę obecną zadowolona i bym miała po tym, po słoiczku, po choince. Co chciałam powiedzieć? A, że jestem bardzo zadowolona z tego szamponu i odżywki na chwilę obecną. Zobaczymy, jak one do końca wyschną, czy dalej nawet takie się prostsze zrobiły, gdzie ja zawsze po umyciu mam kręcone, ale dobra, nieważne, nie o włosach. Butelka wody. Co chciałam powiedzieć? Chciałam powiedzieć, żebyście w dobie wszystkich dziwnych chorób i przeziębień i spadku odporności
popijali witaminę C. Ja tutaj nie pokazuję tej konkretnej, bo tu już jest przesypana inna. Nie chodzi mi o żadną firmę, tylko chodzi mi po prostu o kwas askorbinowy. Dostaniecie w każdym sklepie ze zdrową żywnością, w marketach. W marketach to raczej chyba będzie ten Intenson. Albo ja już Wam nawet to pokazywałam. Albo ja mam tutaj jakiś witpak. Zwykły kwas askorbinowy. Te wszystkie witaminy... Z czym ja tu przylazłam? Z pustą butelką, czyli nie chcę. Wszystkie te witaminy apteczne i tak dalej, to wszystko jest mało przyswajalne i niekoniecznie spełnia swoją rolę. I teraz tak, 250 ml wody, rozpuścić łyżeczkę kwasu askorbinowego i sobie to wychłeptać. Odporność będzie niewzruszona, żadne świństwo się do Was nie przyczepi, fantastycznie wpływa na przeróżne rzeczy w organizmie, a przede wszystkim nie ma strachu, że możemy to przedawkować, bo nie możemy, bo nadmiar witaminy C zawsze wysikamy. Także jest bezpieczne, zdrowe, pilnujemy się przed choróbskami. Myślałam, że sobie zafarbowałam palce, ale nie. Nie? Nie. Całkiem dobrze mi poszło, bo zawsze po farbowaniu mam strasznie tutaj uciapane czoło, ale jest dobrze, jest dobrze. Dobra, ja się biorę, bo my tu gadu-gadu, chłop na śliwkach, a ktoś tu musi wycinać te małe papierki. Tym bardziej, że zostało mi 10 minut do wyjścia. Dam, dararam, dam, przypełzliśmy właśnie z przedszkola i z Biedronki. I w Biedronce zakupiłam takie kuleczki, nie wiem czy pamiętacie, w zeszłym roku również je kupiłam. To są takie świecące kuleczki, one bardzo szybko się rozeszły. W zeszłym roku kupiłam z światłem ciepłym, natomiast te były do wyboru, te są z ciepłym i zimnym. Także myślę, że bardzo fajnie wyglądają i pamiętam, że właśnie wtedy kupiłam jedno opakowanie, po czym po kilku dniach wróciłam, żeby dokupić jeszcze jedno i ich nie było. Także tym razem mam kolejne, już zaraz zacznę je gdzieś przyczepiać. Muszę ten wieniec wyjąć, w końcu jeszcze nie ogarnęłam, ale teraz zaczyna się schodzić te, zaczynają się schodzić paczki. W paczkomacie generalnie jestem częstym gościem. Właściwie to zapomniałam jednej paczki odebrać, będąc przed chwilą. Tam dararam, moje zamówienie z tych przecen piątkowych. Ja wiem, że ja mówiłam, że ja nic nie kupuję, bo ja już tym ofertom nie ufam, ale nie mogłam, po prostu nie mogłam się oprzeć, bo cena była bardzo korzystna, a to była rzecz, którą i tak zamierzałam zakupić. I jest to, tutaj mam jakieś 20, nie, 50 zł zniżki, przy zakupach 250. Good girl. Ciekawe, czy to jest ta nowa, bo jest taka nowa, ten pantofelek, chyba nie. A może? Ten pantofelek jest taki ładny w takich kryształkach. Ja mam tą wersję podstawową, bardzo lubię. No podobny. I tu jeszcze jeden Givenchy. Zapach. Fajnie, potestujemy. I, ale pamiętam, że chyba próbki inne brałam, ale never mind. Tadam! Słuchajcie, było 30% na Fenty. Fenty, Fenty, Fenty. Uwielbiam Fenty. A szczególnie uwielbiam te ich błyszczyki. I tym razem, może kiedy to wszystko jest mokre, w ogóle ta paczka jest cała taka, nie wiem czy widzicie, wszystko jest takie przemoczone strasznie, zmoczone i kartonik też jest taki przemoczony, no leżało w paczkomacie, chyba że komuś wpadło gdzieś się podtopić, ale zobaczcie, nie wiem czy widać, jest mokre, takie pewnie nie widać, bo to bardzo odbija. Anyway, świąteczny błyszczyk. Śmieję się, że świąteczne, bo pewnie nawet nie barwi. Zaraz zobaczymy. Z tej serii tych błyszczyków, jak one się profesjonalnie nazywają, Gloss Bomb, mam ten podstawowy taki, co wyszedł pierwszy. Uwielbiam go, właściwie to już mi się kończy. Mam też brudny obiektyw, mam też. A może nie? A może to podgląd brudny? Mam też, później wyszło, chyba rok później, czy... Dwa lata, nie, chyba rok. Te błyszczyki o nazwie Cream, to one są takie bardziej kremowe, też używam. No i teraz wyszedł niedawno, no pewnie dawno, kilka, nie wiem w sumie kiedy, ale już od dłuższego czasu się na niego czaję. I to jest hit. I on ma niby być
powiększający usta, w sensie, że czuć jakieś mrowienie. Zaraz zobaczymy, czy też... Pozwólcie, że użyję Was jako kamery. Kamery. Jako lusterka, ale i tak nic nie widzę w tym podglądzie. Jest tak malutki, więc trzeba się przejść do lusterka. Ocenić. Czy on barwi usta na czerwono? Na czerwono to może nie. Ale jest... Jest sztosik. Uwielbiam w ogóle ich konsystencję, to jak te usta pięknie wyglądają. Boże, to światło, ja mam takie straszne światło. Te usta pięknie wyglądają, a kolor faktycznie jest taki troszeczkę czerwonawy, taki ładny. Widzicie? Tu też jest wszystko na żółto. Ja nie wiem, czemu mam takie żółte światło w domu, ale... Natomiast jeżeli chodzi o efekt pieczenia, to absolutnie nic nie czuję, żeby mnie piekło. W sumie nie dla efektu pieczenia kupiłam, tylko właśnie na ten czerwony kolor. I to jak on pięknie siedzi na ustach, uwielbiam, 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 uwielbiam te błyszczyki. Także mega się cieszę, od razu sobie zarzucę do torebki. To są chyba jedyne błyszczyki, do których wracam i po które bardzo często sięgam, bo je po prostu uwielbiam. No wygląda przemega rewelacyjnie. Z włosów też jestem zadowolona. Jakby ktoś pytał, o, zaczynam czuć pieczenie delikatne. Zobaczymy. O, faktycznie, nie jest jakieś... Chyba, że to tak jak z tą papryczką, że im dalej, tym gorzej. O, zaczyna piec. Nie pieczę wcale. Zaczyna piec. Co mi tutaj w tym? Dobra, nieważne. No, pozazdrościłam dzieciom i sobie też zakupiłam jeszcze kalendarz. Stwierdziłam, dobra, tam jedna czekoladka do kawy nie zaszkodzi. Więc proszę Państwa, chyba czas otworzyć number one. Nie? No, dzieciaki już swoje pozjadały. Jedyneczkę mamy tutaj. Otwieramy czekoladkę, po prostu emocje sięgają zenitu, emocje jak na grzybobraniu i mamy co? I mamy Kinder Bueno! Tak, czyli tradycja vlogmasów została zachowana, kalendarz jest mini Kinder Bueno, które zostawię sobie na jutro do kawki. I tym jakże słodkim akcentem żegnam się z Państwem na dzisiaj. Zapraszam na kolejny vlogmas. Będzie się działo. Nie wiem co, ale będzie. Mam nadzieję, że nie za dużo. Bo jutro jest co czwartek. No. Także co, Ori? Żegnamy się? Żegnamy? Chodź się pożegnaj. Chodź się pożegnaj, ale nie ze mną. Tutaj się pożegnaj. No, to żegnamy się dzisiaj z Wami. Mam nadzieję, że ten 1 grudnia był dla Was miły, łaskawy, przyjemny, że miło spędziliście czas. No i z nami też, że miło spędziliście czas. Trzymajcie się cieplutko, a ja idę do mojego cięcia, bo mam jeszcze całkiem sporo do pocięcia. I mój słoiczek też już się zapełnia. Niestety, przyznam szczerze, że moje zdolności cięcia spowodowały... Ori! Zostaw tą zabawkę. Nie twoja. Nie twoja. Spowodowały, że darowałam sobie te recepturki i po prostu tnę i składam na takie paseczki. Także już od jutra poznamy jakieś fajne cytaty. No proszę, ja też. Pa! Trzymajcie się.